Indycage.pl, jesteśmy na WCA Fight Night, a naszym gościem jest Marcin Prachnio. Witaj, Marcin. Witaj, Martyno. Marcinie drogi, już Cię pytałam o to, czy gościnne występy, czy na dłużej, a w Polsce zostajesz dłużej i w ogóle od kiedy jesteś? Jestem od... przyleciałem po walce i jestem od tego czasu. Pierwszy miesiąc odpoczywałem raczej niż coś robiłem. Chciałem wrócić szybciej do treningu, ale jednak stwierdziłem, że odpocznę, że zrobi mi to dobrze i teraz już trenuję codziennie, na razie jeden trening dziennie, także wchodzę pomału na obroty i niedługo zacznę już pełną parą szykować się do kolejnej walki. No, oczywiście o tą walkę nie mogę Cię nie zapytać, więc cofamy się w czasie do UFC on Fox 28. Od czego by tu zacząć? Może od początku. Sam Alvi, gościu groźny z kontry. Idziesz na niego zupełnie jakbyś się go nie bał. Ja się pytam, co tam się stało? Ja też nie wiem. Ja się nikogo nie boję, może to jest problem. No tak poważnie. Pierwszy cios, widać było, że cię trochę zamroczył. Czy to było tak, że to był, nie wiem, cios przesądzający o całej walce? Czy ty wiedziałeś w ogóle, co robisz, idąc na Alveja i nadziewając się na tą jego rękę? No, na ten drugi cios to nie wiedziałem, co robię. Nie, to była taka sytuacja, że ten pierwszy cios może mnie trochę zamroczył, ale raczej mnie zdenerwował. Kurczę, miałem wygrywać, a w tym momencie siedzę na tyłku i przegrywam. No, coś jest nie tak. I on odskoczył w tył, ja poszedłem za nim i klasyczna kontra. Okej, ja to widziałam, że ciebie wkurzył ten cios, bo ja widziałam po twojej minie, ale też po twojej minie widziałam, jak wszedłeś do klatki. Taką właśnie, jakaś taka niepewność była w tobie. Nie wiem, skąd to się brało. Czy to jest tak, że UFC przytłacza, że to debiut, że wszyscy na ciebie liczą, że czekają, że zrobisz wielkie boom? Jak to jest? Jak psychologicznie się czułeś wchodząc tam do klatki? Osobiście ciężko mi powiedzieć, z czego to wynikało. Może dlatego, że sam na siebie za dużą presję nałożyłem. Chciałem tą walkę szybko skończyć w pierwszej rundzie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej w wywiadzie. Mówiłem, że zakończę tą walkę szybko i będzie wszystko fajnie. Jednak było inaczej, to on zakończył tą walkę szybko. To się zgadzało, poszło szybko. Tak, poszło szybko. Ciężko mi powiedzieć. Tak samo miałem... W pierwszej walce, to była już dawno temu, pierwsza moja przegrana w FFC. Tak samo wszedłem do klatki i coś się stało, że ja nie byłem w tym miejscu. Ja w tej walce myślałem, powinienem reagować, a nie myśleć. Jak myślisz w klatce, no to już jest coś nie tak. No i wszystko szło nie tak, jak miało być. Spóźniałem się, timing był nie ten. Potem jeszcze czułem, że przegrywam, chciałem szybko nadrobić, no i wyszło jak wyszło. Pierwsze koty za płoty w zasadzie możemy powiedzieć. Jak osoba, która jest przyzwyczajona do zwycięstw, z mentalnością właśnie fightera zwycięzcy, taka jak ty, znosi porażkę? Świetnie, uśmiecham się, dalej żyję. No nie widzę, żeby to było jakoś straszne, ale pierwsze dni chyba nie były takie łatwe. Nie, no na pewno bardzo to przeżywałem. Pierwszej nocy nie spałem, także to jest moja dusza płakała nad tym, co się stało, jednak nic nie mogłem zrobić, tak? Stało się, także to już jest przeszłość. Teraz co mogę zrobić? Stworzyć nową przyszłość. Okay. No więc pytanie o UFC. Czy ty jesteś w kontakcie z organizacją? Czy oni się odzywają, proponują następną walkę? Są jakiekolwiek rozmowy, czy na razie jest cisza? Oni czekali na moją odpowiedź, kiedy będę gotowy i dzisiaj rozmawiałem z trenerem, żeby podjął już rozmowy z UFC o kolejnej walce. Rozumiem. Czyli mamy nadzieję na to, że za niedługo dowiemy się czegoś na temat następnej walki. Celujesz w jakiś termin konkretny, jakiś miesiąc, może konkretną galę? Chciałbym walczyć w lipcu. Jeszcze nie wiem, na jakiej gali. Powiedziałem trenerowi, żeby sprawdził, jakie są gale w tym momencie w lipcu i żeby zgłosił moją gotowość na lipiec. Jeśli pozwolisz, to chciałabym poznać twoje typy na jutrzejsze walki naszych dziewczyn. Joanna Jędrzejczyk, Rosna Majunas. Rewanż, ciężki rewanż dla Joasi, wielkie oczekiwania ze strony fanów, że odzyska pas, a z drugiej strony pojawiło się coś nowego, czego nie było wcześniej. Joasia na konferencji prasowej została wybuczana przez fanów. Zniosła to jak królowa, ale nie jest do tego przyzwyczajona. Myślisz, że to może mieć na nią jakiś wpływ negatywny? Nie sądzę, żeby to miało jakiś negatywny wpływ na nią. Całym sercem jestem za Polkami, za Karoliną i za Asią. Mam nadzieję, że wygrają swoje walki
czy to przez knockout, czy przez decyzję. Na pewno jest to dobre dla polskiego MMA, tak, i dla sportu w Polsce, żeby ten poziom szedł w górę i naprawdę chciałbym bardzo, żeby im się udało. I ostatnie pytanie. Pojawiają się takie głosy, że akcja, która się wczoraj wydarzyła z udziałem Conora McGregora, to jest fake, to było ustawione, a Conor za bardzo się wczuł i dlatego rzucił wózkiem w bus z zawodnikami. To powinno wyglądać inaczej, miał być show, żeby była podkładka pod walkę z Khabibem w Rosji. Myślisz, że to jest prawda, czy wierutne bzdury i Conora po prostu poniosło? Sam myślałem, że to jest ustawka, myślałem, nie wiem, czy jest, czy nie jest, może była ustawka, tylko wymknęła się spod kontroli na przykład, coś w tym stylu. Ciężko powiedzieć, ale teraz na pewno Conor będzie miał ciężkie chwile, myślę, że całe środowisko MMA będzie na niego źle patrzyło przez to, co się stało i nie tylko kibice, ale i zawodnicy będą na niego źle patrzyli, ponieważ no kurczę, w momencie, gdy jedziesz na walkę w autobusie, szykujesz się, nie wiem, powiedzmy 2 miesiące do walki, robisz wagę, wszystko już jest ok, wtedy jakiś pajac rzuca w ciebie w autobus jakimś, nie wiem, krzesłem, śmietnikiem czy czymś i ty nie możesz walczyć, no to jest słabe, ale no nie chciałbym, żeby mi to się przytrafiło i na pewno ludzie, którym to się zdarzyło, byli wściekli. Na chwilę obecną jeszcze nie wiemy, co z walką wieczoru gali UFC 223. Mnóstwo plotek krąży, przymierzani są różni zawodnicy, między innymi Anton Pettis. Ale Jan Kita powiedział coś takiego, co mnie rozbawiło, że gdyby miało mu UFC zaproponować tą walkę z Khabibem dzisiaj, żeby on ją odbył jutro, to musieliby mu zapłacić $1 000 000, bo on by się bał jednak. Żeby wyjść z Nurmagomedowem do klatki, to jednak on chyba by nie chciał, naprawdę. Musiałby to zrobić za bardzo grube pieniądze. Jak widzisz Khabiba i jego formę? Czy również jesteś zdania, że to jest największy kocur w wadze lekkiej? No, na pewno jest dobry. Zobaczymy, jak to będzie. Nie ma chyba żadnej porażki. Żadnej, 25-0. No właśnie. Także, nie wiem, kiedyś się ponosi tą pierwszą. Zobaczymy, czy to będzie jutro, czy nie. Jednak on się szykował do tej walki długo. A wszedł teraz Petit, tak? Bo Holloway... Prawdopodobnie, natomiast to jeszcze nie jest potwierdzone. No także, no, wchodzi zawodnik na dzień przed walką. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oby walka trochę potrwała, no ja bym to chętnie pooglądała. Marcin, dziękuję Ci serdecznie i czekamy naprawdę na ogłoszenie Twojej drugiej walki w UFC. I niech będzie naprawdę zakończona w pierwszej rundzie, ale z Twoim zwycięstwem. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.